Nazywam się Marcin Osman i praktycznie nie ma tygodnia, dnia, żebym nie dostał od mojej społeczności pytania, co mam robić w życiu, kim jestem, co jest moją pasją, skąd będę wiedział, że to, co robię, jest tym, co powinienem robić i tak dalej, i tak dalej. No i nie jestem w stanie na każde z tych pytań odpowiedzieć. Raz, że są to w prywatnych wiadomościach pytania i zajmowałoby mi chyba kilometry czatu, żeby na te wszystkie kwestie odpowiedzieć. I zastanowiłem się nad tym, co jest głębiej jeszcze pod tym pytaniem. No i wyszło mi, że głębiej pod tym pytaniem jest po prostu, kim jesteś? Czemu kim jesteś? Ci, którzy mnie znają, albo ci, którzy czytali moją książkę Biznes się ucieka, wiedzą, że nie zawsze byłem tak, jak jestem teraz. A z mojej perspektywy, to, jaki jestem teraz, to jest najbardziej Marcin ever. I teraz każdego dnia to się zmienia, że jestem jeszcze bardziej sobą, bo jeszcze lepiej siebie odkrywam, jeszcze lepiej poznaję, w jaki sposób mogę Wam dawać wartość, w taki sposób, żeby to było dla Was efektywne, przydatne. Czyli im więcej tej wartości generuję z siebie, im lepiej wiem, kim jestem, im lepiej wiem, kim nie jestem, tym mogę jeszcze bardziej autentycznie wyrażać to, co mam do przekazania. Zauważyliście w tym roku, że jest dużo kontentu wideo. I całe poprzednie 30 lat przygotowywałem się do tego, żeby tworzyć tylko i wyłącznie kontent wideo, jako moje główne medium, bo wtedy to jest najbardziej efektywny sposób zaczynania mojej wiedzy dla Was. Więc rozpisałem sobie dzisiaj, zadałem sobie pytanie, jakie narzędzia, techniki, strategie pomogły mi zadać sobie pytanie, kim jesteś, na nie skutecznie odpowiedzieć. I pokażę Wam to w konkretnych punktach, żebyście mogli na maksa z tego korzystać. Bierzcie, czerpcie, używajcie i być może dla Was to będzie przydatne, wartościowe. Bo według mnie odpowiedź na pytanie, kim jesteś, jest absolutną podstawą do robienia wszystkiego. Jeśli wiem, kim jestem, mam w dupie hejterów. Jeśli wiem, kim jestem, nie mam żadnej problemu z motywacją. Bo wiem, dlaczego wstaję. I nawet nie chodzi o takie słynne Simona Sinka why, dlaczego, tylko ja wiem, kim jestem. Czy kim jest Marcin Osman? Marcin Osman jest przedsiębiorcą. I nieważne, jakim przedsiębiorcą będę, czy będę sprzedawał kwiaty, książki, artykuły wędkarskie, wycieczki, szkolenia, nie wiem, końcówki tych długopisów, jestem przedsiębiorcą. I teraz pokażę Wam, w jaki sposób ja doszedłem do tego, że jestem przedsiębiorcą. Dla Was to może być oczywiste, bo teraz mnie widzicie, czyli gościa, który ma 31 lat, ale ja nie zawsze wiedziałem, kim jestem, nie zawsze wiedziałem, co jest moją misją, co jest moim narzędziem, konkretnym przekazem. Więc idziemy z tą moją konkretną checklistą i będzie rewelacyjnie, jeśli teraz, jak oglądasz na YouTubie, napiszesz poniżej w komentarzu, jak tylko zauważysz tą technikę, którą podaję, dobra? Tak samo Facebook Live. Jak tylko zauważysz technikę, którą podaję, napisz ją w punkcie, bo zaraz zapomnisz o tym live'ie, a jak zapiszesz, będziesz miał konkret pod tym filmem. Dla Ciebie i dla innych również. Jedziemy. Punkt pierwszy, żeby poznać odpowiedź na pytanie, kim jesteś. Punkt pierwszy. Feedback od innych. Wiele się mówi o tym, nie słuchaj opinii innych, skup się na sobie. A ja właśnie jestem fanem słuchania opinii innych. Ale sztuką według mnie jest słuchać opinii właściwych osób, to pierwsza rzecz, a druga z tych opinii wyciągać właściwe wnioski. Podam Wam jeden przykład. Na studiach mówili, że jestem przedsiębiorczy. Ja w to wierzyłem wtedy, ale dziwne, bo nie zarabiałem pieniędzy. Wszyscy wkoło mówili, ale ten Marcin jest przedsiębiorczy. Potrafi wszystko załatwić. I zobaczcie, jak jest to różny przekaz od Marcin Osman potrafi zarabiać pieniądze. Są dwie różne rzeczy. Czyli miałem pozytywny feedback. Marcin Osman jest super przedsiębiorczy, potrafi wszystko załatwić. Ale to nie jest przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość to jest potrafi wszystko załatwić i na tym potrafi zarobić. Ta część ma dwa elementy. Więc gdybym uwierzył wtedy, w sumie uwierzyłem, to nie rozwijałbym umiejętności zarabiania pieniędzy, bo potrafię wszystko zorganizować i potrafię przy okazji na tym zarobić. Znam ludzi, którzy potrafią zarobić, nie potrafią organizować, więc potrzebują drugiej grupy osób. Znam ludzi, którzy potrafią wszystko zorganizować, a nie mają pieniędzy. Znają się na wszystkim, ale nie mają pieniędzy. Czyli nie mają tej cechy przedsiębiorczości, która w mojej definicji wiąże się właśnie z zarabianiem. Więc punkt pierwszy, żeby tą strategię podsumować, wypisz sobie feedback ludzi, którzy na Ciebie patrzą i zobacz, co oni komentują, jak Cię nazywają, jakie cechy najczęściej się przewijają.
Obejrzyjcie też sobie proszę wideo, które jest odcinek wcześniej tutaj na YouTubie czy na Facebooku z Ewą Błaszczak z wczoraj, a propos takich obserwacji i mechanizmów zauważenia, kim jestem. To jest ta pierwsza strategia. Ona może się wydawać bardzo błaha, ale na tej kartce mam zapisane 6 czy nawet 7 czy 8 punktów, które sumarycznie według mnie są bardzo potężnym narzędziem. Więc jak brzmi pierwsza technika? Zobacz feedback innych. Zobacz nie oznacza przyjmuj. Jeśli ktoś powie mi, że jestem słaby w czymś, to to jest tylko informacja i jeśli nie przyjmę do siebie negatywnej energii wynikającej z tego, że ktoś mówi mi, że jestem słaby w malowaniu, ale zastanowię się, jestem słaby w malowaniu, nie mam takiego talentu, ale co wokół tego mogę zrobić, aby jednak z tej umiejętności korzystać, jeśli moją pasją jest malowanie, a nie mam talentu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Chodzicie na szkolenia. Chodzimy na szkolenia. Chodzimy na coachingi. Ale jak przekonałem się wielokrotnie, najlepszym coachem, mentorem i partnerem do rozwoju jestem dla siebie ja sam. Tylko to wymaga zmiany podejścia i działania, czyli muszę zamienić się jednocześnie w ucznia i w nauczyciela, a może nawet bardziej w ucznia i obserwatora. I później uczeń wyciąga wnioski z własnej obserwacji. Widzę ludzi, którzy są mocno wpatrzeni w guru, szkoleniowców, czy to przedsiębiorców, czy swoje autorytety i zapominają o tym, że to oni muszą obserwować i później odpowiednie wnioski wyciągać, a nie jedynie obserwować. Ja też padłem w pułapkę tego, że założyłem kiedyś biznes z takim bardzo dużym przedsiębiorcą i ślepo poszedłem w jego wizję. Zapomniałem o tym, że ja również mam wpływ na ten biznes i to, dlaczego zostałem do niego zaproszony, do tego biznesu, wynikało stąd, że mam jakieś narzędzia, kompetencje, które będę używać, a nie mogę ich wyłączyć. Czyli jeśli mój partner biznesowy wtedy mówił, musimy robić tak, ja mówię, okej, bo się na tym znasz. A trzeba mówić, czy jesteś tego pewien? Mi się wydaje trochę inaczej. Czyli nie zabieranie tych kompetencji czy przeczucia, które posiadamy, bo to ono generuje najwięcej efektu docelowo. Czyli bycie własnym obserwatorem i napisanie sobie na kartce self-coachem, czyli osobą, która sama z sobą pracuje. I dzięki temu budujemy własną wewnętrzną motywację i jeszcze lepiej się poznajemy. Według mnie, żeby poznać odpowiedź na pytanie, kim jestem, potrzebuję naprawdę przerobić to jako konkretną robotę. To się samo nie pojawi. Więc jeżeli jesteś przedsiębiorcą albo project managerem, no to potraktuj to jako projekt. Odkrycie, kim jestem, 3 strategie, 5 punktów, 8 narzędzi, 3 zadania do wdrożenia, zaplanowane na osi czasu i jedziemy punkt po punkcie. I pewnego dnia nagle jest klik, bo to działa. Ten klik jest w umyśle albo w sercu i to czujesz, że wiesz, że to jest twoje. Więc czy to robić, czy nie robić, to poczujesz. Jeśli odrobisz zadanie i podejdziesz tego jak do projektu, I to jest zdanie, jakie usłyszałem od Kamili, mojej żony i wspólniczki, że potraktuj te wyzwania w momencie, gdy byłem zagubiony, jak straciłem moją poprzednią firmę, nie miałem nowej i byłem pomiędzy. Nie wiedziałem, co mam robić. To potraktuj to, że nie wiesz, jako projekt, wyzwanie, przygodę, misję, którą musisz przebyć, zrealizować, wyciągnąć konkretne wnioski. Nie czekajcie, aż to samo się pojawi, bo wiecie co? To się samo nie pojawi. Nie pojawi się. Po prostu się nie pojawi. Ja nie znam sposobu na to, żeby się samo pojawiło, więc zapierdzielam. To był punkt drugi. Jeśli to było wartościowe, myślę, że było, a to jest drugi punkt z 8, no to udostępnij to wideo dalej. Co ci szkodzi? Ja będę czuł się fajnie i ty też, bo dajesz tą wiedzę dalej. Punkt trzeci. Podejdźmy do tego narzędziowo. Wczoraj Ewa Błaszczak mówiła, autorka książki Angażujący Lider, mówiła o tym, że są narzędzia takie jak Extended Disc, jak Persolog, które pozwalają lepiej poznać siebie. I ja rekomenduję każdemu z was wykonanie jakiegokolwiek testu osobowości, ale nie takiego, wiecie, na 5 pytań na darmowych stronach internetowych, ale zainwestowanie tych 200-300 w taki profil i macie 60, 100 albo 30 stron informacji, wglądu w siebie. I sam nawet fakt poznania, czy jesteś bardziej czerwony, żółty, niebieski czy zielony, jak nie wiesz, co to jest, no to znowu odsyłam do Ewy i do tej książki. Jak nie wiesz, jakim kolorem jesteś, to ciężko będzie ci po pierwsze poznawać siebie, a jeszcze ciężej, skoro nie znasz siebie, będzie ci wchodzić w interakcje z innymi ludźmi, którzy mają inne temperamenty czy typy osobowości. Więc u mnie punkt trzeci, podejdź tego narzędziowo, użyj technologii, konkretnych testów. Ja robiłem sobie Extended Disc, robiłem sobie
Persolog i robiłem sobie analizę Frisk. Chcesz robić to samo? Przetestuj sobie po Google i zobacz, czy twoich znajomych takie narzędzie udostępnia, jakim dysponuje i zobacz, czy to rozwiązuje twoje problemy. Więc to był punkt numer trzeci, numer trzy. Punkt numer czwarty, uwaga, robi się konkretnie jeszcze mocniej. Zadaj sobie pytanie, jaki konkretny problem rozwiązujesz? Nie jaki konkretny problem rozwiążesz, ale jaki konkretny problem do tej pory rozwiązywałeś albo rozwiązujesz. I to mogą być błahostki. I teraz znowu, według mnie bardzo istotne jest, żeby właściwy wniosek z tego wyciągnąć. Wiele osób myśli, dobra, moją pasją jest na przykład malowanie paznokci. Więc ja ludziom maluję paznokcie. Nie. Problem, jaki rozwiązujesz u tych ludzi, to jest pomagasz im wyglądać piękniej poprzez dbanie o ich dłonie. Po prostu. Czyli dbasz o pielęgnację ludzkich, męskich, damskich dłoni. I teraz wokół tego jest mnóstwo elementów, obszarów, w których można działać. Można tą usługę wykonywać, można o niej pisać, można o niej vlogować, można o niej opowiadać, można o niej czytać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nagle okazuje się, że to kim jesteś, wynikło z tej małej pasji, czy odkrycie tego wynikło z małej pasji, czy małej obserwacji, ty nie tylko malujesz paznokcie, to ma znacznie wyższy poziom. I jeśli ktoś z was zna koleżankę, ma koleżankę czy kolegę, który fascynuje się taką tematyką, nie wiem, fashion beauty, podeślijcie mu to wideo, bo być może on niewłaściwie definiuje swoją pasję albo tą odpowiedź na pytanie jak. Ja nie sprzedaję książek, ja pomagam ludziom wnosić ich biznesy na wyższy poziom, pokazując produkty książkowe i jednocześnie pokazując, jak ja to robię. Czyli każdy mój live, każdy to wideo pokazuje, jak ja robię marketing online. Jeśli to skopiujesz, wdrożysz, to jest wielka szansa na to, że te efekty u ciebie będą jeszcze większe. Więc to jest moje, kim jesteś? Przedsiębiorcą. Nie zwycięzcą. A może zwycięzcą, bo przedsiębiorcą. I to był punkt kolejny. Jaki problem potrafisz rozwiązać? Tylko zagłęb się mocniej w to pytanie i nie bazuj na takiej pierwszej odpowiedzi, która ci się pojawi. To była kolejna strategia. Mam nadzieję, że to jest wartościowe. Jeśli tak, to tutaj kątem oka sobie spojrzę na Facebook Live'a, więc kliknijcie mi w komentarzu, czy tak, czy nie. Tak albo nie. Idziemy dalej. Co jest moją obsesją? Jak porozmawiacie z moją żoną, ona wam powie, że moją obsesją jest biznes. Ja nim żyję, oddycham, czytam, piszę, tworzę, robię, zasypiam, wstaję, budzę się, chodzę. Moją obsesją jest biznes. I absolutnie nie chodzi w nim o pieniądze, tylko chodzi o proces, zdobywanie, wygrywanie, rozwijanie się, gdzie jedynym kryterium w moim odczuciu, w mojej prywatnej opinii jest to, czy generuje to pieniądze, czy nie. Czyli zarabianie albo nie zarabianie pieniędzy w tym, co robię, jest dla mnie kryterium pokazującym mi, jak bardzo skuteczny albo jak bardzo nieskuteczny jestem w tym, co robię. Rozumiecie? Czyli każda gra, każdy proces ma kryterium efektywności. Jestem taki bardzo narzędziowy. Ja działam mocno intuicyjnie, ale mam statystyki, które mierzą swoją efektywność. I nie chodzi mi o liczbę wideo, jakie zaplodowałem na YouTube, ale chodzi mi o to, żeby to wideo dawało wartość, która później konwertuje się na sprzedaż moich produktów, usług albo na zwiększanie mojego brandu, który suma summarum i tak zamienia się w lewar marketingowy i biznesowy u mnie. To była kolejna strategia, czyli co jest twoją obsesją? I oczywiście można mówić o pasji, hobby, ale znowu trzeba pójść jeszcze głębiej w tym procesie, żeby zobaczyć, co pod tym się kryje. Moją pasją jest wędkarstwo. I co z tego? Ale moją pasją również jest wędkarstwo, taniec, podróże, czytanie, pisanie itd., itd. Ale one wszystkie, te elementy, te pasje, mają ten sam algorytm. Generują te same efekty czy moje poczucie po zrealizowaniu danej aktywności. I to jest to, żeby odkryć ten mechanizm, co mnie motywuje, co mnie kręci, jak ja funkcjonuję. Odwrotnie. Jak ja funkcjonuję i z tego wynika, co mnie kręci, dla mnie jest motywacją. Mnie mega kręci robienie tych wideo, bo widzę realną zmianę w życiu ludzi, którzy to oglądają. Może ciebie. I widzę to po pytaniach, po komentarzach, prywatnych wiadomościach, telefonach itd. I to jest mega. To była kolejna strategia. Czyli co jest twoją obsesją? Ale mocno, głęboko przeanalizowane do końca na maksa. Idziemy z kolejnym punktem. Ha! Ten uwielbiam, szczególnie mocno. Przekraczanie własnej strefy komfortu. Fajne, nie? Znacie to.
Ale. Przekraczanie własnej strefy komfortu w warunkach laboratoryjnych. To znaczy, że sami wrzucamy się w proces wyjścia poza swoją strefę komfortu w momencie, gdy jest bezpiecznie. Na mikrorzeczach. Przykład. W mojej książce Biznes się ucieka opisałem taką propozycję ćwiczenia, że idź do knajpki, kafejki, poproś kawę i w momencie, jak pani mówi rachunek, zapytaj o rabat. Ale po co? Ale po co ten rabat? Żebyś wrzucił się w niekomfortową sytuację doznania odmowy. Albo zaskoczył się tym, że ktoś ci daje rabat. Mimo tego, że do tej pory tych rabatów nie dostawałeś. I to jest niesamowita umiejętność. Chcesz większy hardcore? Będąc na lotnisku, podejdź do osoby, która siedzi wokół ciebie i zapytaj, czy możesz pożyczyć na chwilę jej gazetę czy książkę. Zazwyczaj usłyszysz nie, ale może takie właśnie małe ćwiczenia spowodują, że całkowicie inaczej podejdziesz do eksperymentowania. I w takich małych mikrorzeczach będziesz potrafił jeszcze więcej, jeszcze konkretnie realizować swoje główne, większe wyzwania. Ja pamiętam jako dzieciak, jak łowiłem ryby, bo to jest moja ogromna pasja, podchodziłem do starszych kolegów wędkarzy i pytałem, czy może pan pokazać mi, na jaką przynętę pan łowi? I zawsze kończyło się to otrzymaniem wiedzy i tej przynęty jako prezent dla młodego dzieciaka. To było niesamowite. Oczywiście otrzymałem odmowy, ale może właśnie te małe kroczki, czyli moja obsesja na punkcie wędkarstwa, brak pieniędzy jako dzieciak, były tak mocno z sobą połączone, że pytałem, Panie Andrzeju, pan mi pokaże swoje pudełko, na co pan te pstrągi łowi? I on mi pokazywał, uczył. I takie małe elementy spowodują, że będziecie w stanie rozwijać się szybciej, wychodzić z tej strefy komfortu. Wiecie, czy mają ludzie największy problem według mnie w Polsce z asertywnością, czyli mówieniem tego, co im nie pasuje. Bo boją się powiedzieć, że się nie pasuje. Tak samo jak boją się poprosić o rabat w kafejce. Tak samo jak boją się poprosić o gazetę czyjąś na lotnisku. Osman, pogięło cię, po co mi czyjaś gazeta? Bo jest to jeden z punktów, jaki ci pokazuje, który u mnie działa. I słyszę mnóstwo komplementów pod moim adresem. Jest to piękne, niesamowite. Moje ego po prostu się rozpływa. Ale chcę wam pokazać, że to wynika z konkretnej strategii tego, jak ja poznaję siebie. Jak padła mi firma, to ja zobaczyłem, że ja w ogóle w tej firmie nie byłem sobą. To nie byłem ja. Więc musiałem na nowo odnaleźć, co jest moje, jak to działa, jak do tego mam się przygotować, jaki model biznesu jest dla mnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak to funkcjonuje. Taka jest moja lepsza rekomendacja, jaką wam mogę dać. Kolejny punkt. Mam jeszcze trzy punkty. Uważność. Uważność. Obserwowanie siebie, które jest połączone z dużą uważnością. Ja przez uważność rozumiem zwracanie uwagi na rzeczy, na które do tej pory w ogóle nie patrzyliśmy. I tym na przykład może być świadome wzięcie prysznica. Każdy bierze prysznic, każdy bierze kąpiel. Okej, prawie każdy. Mam kolegę ze studiów, który nigdy się nie kąpał. Przynajmniej ja nie widziałem przez 2 tygodnie, by się kąpał. By the way, temat na inną historię. Ale świadome poczucie doznania każdego bodźca. Świadome pójście spacerem tą samą trasą, jak do tej pory sobie chodzicie, ale zauważenie innych rzeczy, do tej pory nie widzieliście. Ja teraz patrzę w kamerę, obok mnie są kwiaty, komputer, wy jesteście. I czasami pozwalam sobie na to, po prostu leżę na łóżku i pozwalam sobie zauważyć, co się dzieje. Nie chcę w jakimś świecie filozofię, ezoterykę, czy jakieś techniki, na które się w ogóle nie znam, ale w takim prostym podejściu do świadomego uczenia się, świadomego obserwowania siebie i zapisywania. Dlatego właśnie kolejnym krokiem będzie spięcie z wszystkich strategii, jak do tej pory wam podałem, że jest to powtarzalny proces. To nie jest tak, że wiem, dzisiaj wiem, dalej nie robię. U mnie istotne jest to, że jest to powtarzalny, iterowalny, czyli ciągle trwający w takim kółeczku proces, bo ja się zmieniam, ty się zmieniasz, warunki wokół ciebie się zmieniają, więc to jest szansa i konieczność, znaczy konieczność, jeśli chcesz oczywiście generować wzrosty i lepiej siebie jeszcze poznawać, no to musisz to robić, znaczy musisz, może nie musisz, może chcesz. Założenie, że ten proces będzie ciągle trwał, a żeby ciągle trwał, to musisz w jakiś sposób to kółeczko przerywać, żeby to ono było większe. Jeśli to, co mówię, nie jest dla was jasne, to napiszcie w komentarzu i później spróbuję na offline wam to opowiedzieć, doprecyzować w komentarzach, ale myślę, że wiecie, o co chodzi, taką mam hipotezę. I jak siebie nie studiujesz, nie zapisujesz, nie mierzysz tego, to ciężko wyjść z wyżej. Ja mam, wiecie, 15-20 notesów A4, które użyłem do zapisania moich przemyśleń, obserwacji, taki self journal. I założę, że to będzie cykl, iteracja,
niekończący się proces, bo życie będzie cię wypychało poza strefę komfortu cały czas. I to jest świetne środowisko do tego, żeby się lepiej poznawać. Uwaga! Ostatni punkt, bez którego nic się w twoim życiu nie zmieni. Jakkolwiek to nie zabrzmi. A może się zmieni, ale pytanie, czy w sposób, jaki chcesz. To jest rada od Rafała Pikula. Pikula. On mieszka w UK, więc często jego nazwisko jest mówione trochę inaczej. Do it! Zrób to. Ja nie chcę wam robić takich filmików pod tytułem You can do it, do it! Nie, po prostu nie pierdziel, tylko to zrób. Wiem, że na tym wideo, które teraz leci na Facebooku live, jest mój znajomy Łukasz. Wczoraj Łukasz napisał na Facebooku: hej, polećcie mi jakiś film na wieczór, bo mam wolny wieczór. Ja mu napisałem: Łukasz, zamiast pytać o film na wieczór, wyjmij iPhone'a, nagraj 5 lekcji o tym, co potrafisz, żeby dać wartość ludziom. Łukasz mi odpisał: szykuję się do tego, zbieram uwagi, feedbacki i tak dalej. I tego nie zrobił. Najważniejszą rzeczą jest zrobić to. Czemu o tym tak dużo mówię? Bo to działa. On puści książki. Skupi się na ćwiczeniach z książek. I przez to moją drogę podnoszenia się z tych trudności, które u mnie się generowały, które się działy, mi bardzo mocno pomogła mi wyjść moja żona i wspólniczka Kamila Kruk. I Kamila napisała o tym zajebistą książkę. To nawet nie jest książka, to jest zeszyt ćwiczeń, a dokładnie 125 zadań. Zobaczcie, na mojej liście jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć technik. Jak ja sobie radziłem z radzę sobie, ciągle, to jest ciągły proces według punktu 9. Z poznawaniem odpowiedzi na pytanie, kim jestem. Kamila zrobiła 125 tych technik. Więc chcę, żeby każdy, patrzę kątem oka, u nas ponad 100 osób na Facebook Live'ie, chcę, żeby każdy z was wszedł wyżej link pod filmikiem i dzisiaj zamówił tą książkę, żebyście we wtorek rano mogli rozpocząć swoją 125-dniową, bo to tyle to będzie trwało, jeśli nawet nie dłużej, przygodę z książką Kamili. Zobaczcie, tracicie kilkadziesiąt minut na oglądanie mnie. Zamówcie tą książkę. Jaki będzie rabat? Żaden rabat na tą książkę będzie. Macie się zamówić w linku powyżej tego filmiku i macie się wziąć za zrobienie tych zadań, bo są same zadania. Bo jeśli oglądasz ten film, to prawdopodobnie nie znasz jasnej odpowiedzi na pytanie, kim jesteś. Daję ci konkretne 10 strategii, 10 narzędzi plus 125 konkretnych rzeczy, które działają. Jeśli chcesz jeszcze lepiej być postrzegany w swoich właściwych rolach przez ludzi wokół ciebie, bierzesz książkę Ewy, Sławka i Piotrka pod tytułem Angażujący Lider, która pozwoli ci dokładnie poznać, jakim profilem osoby jesteś. To jest punkt z mojej listy pod tytułem 4. Profil osobowości narzędzia. Ewa pięknie to opisała z autorami tej książce, jak rozpoznać, jakim typem osoby jesteś. I jak tego nie zrobicie, to nie oglądajcie moich kolejnych wideo, bo to jest absolutny basic, najbardziej istotna rzecz w moim życiu, żeby wiedzieć dokładnie, kim jesteś. To, co wam mówię o Eklundzie, Vaynerchuku, Noah Kagan'ie, są rzeczy narzędziowe. A chcę, żebyście mieli podstawę, jeśli chcecie konsumować wiedzę ode mnie, do tego, w jaki sposób jeszcze lepiej poznawać siebie. Podsumowując, obejrzyj to wideo raz jeszcze, wypisz sobie te 10 punktów i jeśli nie wiesz, kim jesteś, to rozpocznij świadomy projekt pod tytułem Dowiem się, kim jestem. W jaki sposób? 10 narzędzi, 125 narzędzi i jeszcze jedno pokazujące, w jaki sposób być efektywnym w tym zakresie. Koszt tego przedsięwzięcia 60-70 zł. Myślę, że warto. Aż poczułem, że się tak zemocjonowałem tym całym przedsięwzięciem. Bo dla mnie jest to ważne. I ty też dla mnie jesteś ważny, i ty też dla mnie jesteś ważna, skoro to wideo oglądasz. Bo moim celem jest robić tak, że wszystko, co mówię, daję ci online, żeby pozwoliło ci wchodzić na wyższy poziom rozwoju biznesu i tego, co chcesz realizować. Nie w sposób mentorski czy coachingowy, ale podaniem ci na szwedzkim stole różnych narzędzi. A jeżeli ufasz moim rekomendacjom, to dzisiaj widzę twoje zamówienie na te dwie książki w linku powyżej. Jeśli wdrożysz tę strategię i przerobisz to wszystko, nie będzie działało, daj znać, oddam ci kasę razy 10. Dobry deal? Myślę, że tak.
Dziękuję Wam YouTube, a teraz wracam do Facebook Live'a, który szaleje w pełną mocą. Dziękuję Wam za dzisiaj. Marcin Osman, który jest przedsiębiorcą. Trzymajcie się. Miłego wieczoru. Facebook, mamy to. Mamy to, Facebooku drogi. Teraz skupię się na Waszych... Pamiętajcie też, że pasja to za mało. Teraz skupię się na Waszych... Na Waszych pytaniach. O, tutaj jest Bóg. Wow, 18 share'ów. Dziękuję Wam bardzo. Dobra, jakie macie pytanie? Jestem teraz tylko i wyłącznie dla Was. Kamera pewnie już się wyłączyła po tych 30 minutach. Adrian Bednarczuk pyta, a rabat będzie? Adrian, zaraz się z moich znajomych usunę. Żaden rabat. Nie ma rabatów na skuteczne strategie. Cześć Bartek Kruźniewski, witaj. Dobra, patrzę w pytania. Wykorzystajcie ten czas efektywnie. Dajcie mi konkretne pytania. Magda Warych pyta, jaki jesteś kolor? Czerwony. Oczywiście to jest jakieś 90% mnie, czyli czerwony. Karolina Nalborczyk, a jeżeli ktoś ma tak wiele pasji, że nie umie się zdecydować, no to musi je wszystkie zrealizować. Ja tańczę, łowię ryby, piszę książki, wydaję książki, podróżuję, fascynuję się wideo, gadżetami, technologią i realizuję wszystkie z tych pasji. Jeśli nie wiesz, Karolina, jak to zrobić, to odsyłam Ci do książki pod tytułem Die Empty, Todd Henry. Die Empty, żyć na 100%. Jeśli uczestnicy mojej społeczności są tutaj, którzy mnie znają, to wklejcie w linku tutaj dla naszej koleżanki Karoliny link do książki Die Empty, Todda Henry'ego. Ona pokazuje, jak sobie z tymi wieloma pasjami poradzić. Ja uważam, że to nie jest kwestia wyboru. Albo wędkarstwo, albo taniec, albo to. Według mnie jest to i to, i to, i to. Jeśli chciałbym połączyć wędkarstwo, wideo, technologię, internet, to byłbym program wędkarski i poszedłbym to na maksa. Jest na przykład taki kanał, nazywa się kanalgratis.se, szwedzki kanał, który oglądam namiętnie, gdzie oni na tak wysoki poziom wnieśli robienie filmów i wypraw wędkarskich, że szok. Kamila Walendowska pyta, czy można zamówić za pobraniem? Kamila, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. W linku powyżej. Ania Wielgus Basta, dopiero się pojawiła, mogę Cię słuchać od początku? Tak, Aniu. Łukasz Witulski, o którym mówiłem, perfekcjonista, a hamulec, co jeśli to nie będzie tak dobre, aby spełnić moje oczekiwania? Wiem, jaki jestem perfekcjonistą. No dobra, ale co z tym zrobisz? Dla Ciebie, Łukasz, to i widać w kącie ekranu, tylko z daleka, jest książka Kamili Kruk Wyspy Komfortu. Bracie, zamów sobie ją dzisiaj. Pokażę Ci, że perfekcjonizm nie jest przeszkodą, ale Ty traktujesz go jako wymówkę. Użyj go jako zasobu. Ok? Książka Kamili Kruk Wyspy Komfortu. Ta książka mocno namiesza w Twojej głowie. Już nie będą żadnej wymówki, jak Ci Osman napisze, żebyś robił wideo. O stylu! Bo taki masz robić. Patrz w komentarze.